Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Farminga22. Na samym wstępie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcja, my lecimy z kolejnym odcineczkiem. Jak widzicie po miniaturce i po tytule, w sumie to widzieliście, nowy nabytek, nowa działka, no i zbiory jęczmienia oraz sprzedaż słomy, w międzyczasie jeszcze jej prasowanie. Takie prace nas dzisiaj czekają, mam nadzieję, że to ogarniemy. Ogólnie trochę stan mojego konta się zmniejszył po ostatnim odcinku, czy to nawet było jeszcze poza odcinkiem, bo mieliśmy 700 tysięcy, no kupiliśmy działkę, kupiliśmy ciągnik, no niestety tak to wyszło, jest tylko teraz 400 tysięcy, no ale spokojnie, w zanadrzu mam jeszcze tam troszkę drobnych zarobków, także tych pieniążków jeszcze nam tutaj wpadnie. Header sobie rozepniemy o tutaj, bo się z chłopakami tak dogadałem, że mogę na parkingu stanąć, tutaj się rozszczepić bez problemu. I na te parę godzin tutaj ten wózeczek zostawić. No ogólnie rzecz biorąc, no to Fenda miałem nie kupować. Ale mówię, miał być klas. Tam 200-konny, co jest grane. Miał być klas 200-konny, ale niestety no nie udało się go zakupić, bo nie był przeceniony to raz. Dwa, uznałem, że w sumie mamy New Hollanda, New Holland mógłby być na wąskich kołach, a wtedy Fendt czy tam John Deere z McCornickiem byłyby to ciągniki do transportu i świetnie nawet sobie dawały radę, więc po co to zmieniać? Kupmy tego Fenda, większy ciągnik, nie cofajmy się tam do mniejszych maszyn i tyle, nie? No tak, kiszonka nie wypaliła nam z tego jęczmienia, niestety. Moglibyśmy już teraz robić sobie kiszonki, ale zrobimy tak, że w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie żniwa. Jeden odcinek ze żniw. Tutaj będą też żniwa, zetniemy owiec, zetniemy pszenicę i rzepak poza odcinkiem. I spotkamy się mniej więcej we wrześniu i połączymy sobie sianie rzepaku z kiszonką z kukurydzy. Mam nadzieję, że to się uda, bo podobno kukurydzę można tutaj ciąć jako zieloną. Szkoda, że jęczmienia nie można tak ciąć. Niestety, bo już mielibyśmy fajne pieniążki na koncie i czekali już na drugi zbiór kiszonek. No a tak, to jest jak jest. Co więcej wam jeszcze powiem, no moje tutaj krowy wyprodukowały już 25 ton mleka, no i jest teraz problem z tym mlekiem, bo no jeszcze tak z 5 ton i nie będę miał gdzie go zmieścić. W tej chwili jest mleko po 2000, a wiem dobrze, że może być nawet i po 2500, jak i nie więcej. Także nie wiem, czy czekać, czy co robić, ale chyba poczekamy i już typowo przed kupnem biogazowni to mleko sprzedamy, no ewentualnie jak już nie będzie się mieściło, to kupimy sobie szybciej beczkę do mleka, wlejemy to mleko do tej beczki i przez tam jakąś chwilę to mleko zmagazynujemy w tej wersce. Tak samo poza odcinkiem udało mi się zakupić zbiornik przewoźny do gnojowicy, 55 tysięcy litrów. W tej chwili już jest prawie że zapełniony, bo pojechałem na gospodarstwo z krowami i wyciągnąłem u nich prawie całą gnojowicę, jaką miały. I nie wiem w sumie, gdzie będę ją rozwoził. Prawdopodobnie pójdzie ona pod rzepak, o ile te siewy tego rzepaku będą na odcinku. Bo być może na odcinku zrobimy sobie kiszonkę, a poza odcinkiem rzepak zasiejemy, bo też tak być może. Tego, że tak powiem, jeszcze nie wiem. Ogólnie chciałbym jeden odcinek typowo dla biogazowni poświęcić. Tym bardziej, że też mam około 140 ton kiszonki na sprzedaż już w tej chwili w balotach, no i pytanie, czy też uda mi się to sprzedać. W dzisiejszym odcinku ogólnie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, no to powinniśmy mieć na koncie no na pewno ponad 400 tysięcy. Produkuje nam się paleta tkaniny, już jest prawie gotowa, tam chyba jest 800 czy 900 jej narobione, no 917 tej tkaniny. Będzie pełna paleta, to pojedziemy sprzedać, ponieważ cena jest ponad 9500. Myślę, że to jeszcze jest opłacalna cena, zwłaszcza że pieniążków nam potrzeba. No a kolejna sprawa, będziemy wozili słomę z jęczmienia właśnie na targ zwierząt, bo ta cena też tutaj na tym targu zwierząt w miarę rośnie, tej słomy. No jest to różnica w tej chwili 20
złotych na tonie. No ale koszta transportu to wszystko, nie ma teraz wolnej lawety, no to po prostu uważam, że nie ma co kombinować i po prostu będziemy wozili tą słomę na targ zwierząt. Owce ogólnie produkują ile mogą wełny. Tej wełny jest, można powiedzieć, ciągle mało, niestety. No ale bawełna na szczęście jest z misji, także do końca powinno nam jej starczyć. I później kolejna misja i ta bawełna nadal będzie. Także nie narzekam, że tak powiem, na braki w produkcji. No a wełnę to my po prostu dowozimy na bieżąco. Praktycznie kończy się tam coś, już jest bliska wykończenia. No to dowozimy i tak w kółko. Tak, myślę, że sobie tutaj chwilę pokoszę raptownie i puszczę pracownika. Nie będę dzisiaj się skupiał typowo na żniwach, chociaż może tam jeszcze parę minut sobie pokosimy, no bo jednak ma być to odcinek żniwny, nie? Bo w ostatnim odcinku siano kosy, no ja też wracam po przerwie, bo dobry ponad tydzień czasu nie nagrywałem. Dwa razy byłem trochę taki przeziębiony, w złym stanie to i miałem trochę obowiązków. No nie było, że tak powiem, czasu wolnego na nagrywanie. Dzisiaj wleciał odcinek, też dziwnie, ponieważ YouTube nie mógł dokończyć... jak to się nazywa? Przetwarzania. Ukończyło się na 90... Stanęło po prostu na 95... Nie, 99%. I dalej nie chciało iść, czyli mieliśmy wersję 380p, czy tam 370, jak się nie mylę, czy na 340, no ogólnie tą bardzo słabą. No i niestety nic się nie dało z tym zrobić, więc no niestety od rana, jak tylko wstałem, wstawiałem odcinek, wstawił się, raz dwa go opublikowałem, no i pomału wyświetlenia lecą, suby też, także jest dobrze. 22 dni, jak się nie mylę, pozostało do tego, byśmy mieli roczek ten kanał, no i też mam nadzieję, że do 200 subów dobijemy, no bo polska seria jest cały czas w przygotowaniu, kreuje się tam już jakaś jej wersja, zobaczymy jak to będzie dalej, no bo jednak 3 tygodnie to sporo czasu na wyjście pewnych modyfikacji map, może nowych. No tutaj akurat do mapy super przywiązany nie jestem, po prostu podoba mi się ona, bo podoba i tyle, nie? Ale jeżeli trzeba będzie, no to mogę grać i na innej, o ile będzie po prostu ładna, nie? I dobrze zrobiona. No teraz tak, przydałoby mi się na chwilę przesiąść do Maseja i go tutaj przyprowadzić już, bo Masej jest gotowy. Teraz sobie na sekundkę puścimy pracownika i do tego Maseja się przesiąść. A właśnie, jest tutaj trzeci. Do tego Maseja się przesiądziemy. On jeszcze wymaga naprawy, także pojedziemy nim sobie na sklep. Na sklepie go naprawimy. I potem sobie tutaj już przyjedziemy nim na pole. Trochę przesiadania jest niestety. W sumie mogę to zrobić tak. Zapomniałem. No i pole jęczmienia udało nam się kupić niezachwaszczone, no są kamienie, tak, będą do usunięcia, ale pole jest niezachwaszczone, w pełni nawiezione, także myślę, że tutaj spokojnie 30 parę ton jęczmienia będzie. Kolejna sprawa, moje kury już nie mają co jeść praktycznie, tutaj 2 tony 600 teoretycznie jeszcze na jeden bądź tam dwa dni by im starczyło, więc mielibyśmy już żniwa pszeniczne i pewnie też tak będzie, że... pszenicę sobie wsypiemy dla tych naszych kur, chociaż zobaczymy co będzie jeszcze w lepszej cenie albo czego będzie więcej. Nie wiem, czy pszenicy, na spokojnie do jutra mogę jeszcze poczekać z karmieniem, no bo moje kury wytrzymają, a później no będziemy kombinować. No, co tu im sypnąć, bo wiecie, jak chcę po prostu zarobić jak najlepsze pieniążki, nie? Tutaj nie mam co was okłamywać, bo taka jest sprawa, że cały czas kombinuję jak tutaj się wzbogacić. Było ostatnie pytanie w komentarzu, w sumie to wpadło dzisiaj, czy będę szedł w las na tej serii? Otóż w taki typowy las na tej serii iść nie będę. Być może będzie to jakiś tam epizod, jeden odcinek, w którym wytniemy sobie drzewa na granicy,
roku, tak, na tam jakichś miedzach, czy tam jakiś zagajnik, czy to, nie wiem, naprawdę kupimy lasy, tam łowka wytniemy sobie, bo będzie taki jeden, powiedzmy, specjalny odcinek. Także może tak być, aczkolwiek takiego typowego lasu tutaj nie przewiduję, żeby tu tam, powiedzmy, przez kilka odcinków się bawić, przez kilka lat mieć ten las, raczej będzie to już na sam koniec, bądź tam w połowie serii. No i tyle. Nie wiem, jak to będzie z tą serią po tych, tam powiedzmy, 50 bądź 100 odcinkach, jak ja to mówiłem, kiedy już tutaj będą duże maszyny. Bo zobaczcie, to jest 28 odcinek, jak ja go nagrywam, a mamy już naprawdę, no, pól może nie mamy za dużo, ale mamy już fabrykę. Zaraz będzie biogazownia. Mamy już chyba z 6 ciągników, jak nie więcej. No, areał uważam, że nie najmniejszy. No, także ja uważam, że dobrze się rozwijamy. No i to będzie szło coraz płynniej, tak? No, w tej chwili nasze tereny wyglądają tak. Tutaj już w tym miejscu mogę wam powiedzieć, że pola 28-29 będą połączone na przyszły sezon. Tutaj będzie na bank kukurydza. No, nasz masek pomału dojeżdża do sklepu. To dobrze, no to nawet puścimy sobie pracownika teraz. Na chwilę przesiądziemy się do maseja. Zaprowadzimy go tam, naprawimy i znowuż puścimy pracownika, by dojechał na pole. No i weźmiemy się za prasowanie. Tutaj już widzę, że jedna belka będzie dość mała, bo mamy siano, które nam zostało, no niestety. Ale też muszę wam powiedzieć, że pasze dla krów, pasze dla owiec, jak i słomy mamy, no, w miarę pod dostatkiem. No jeszcze tym bardziej, że tutaj pole po owsie będzie na pewno sprasowane, to już wam mogę obiecać, ale pewnie poza odcinkiem to zrobię i zwiozę. Także no, będziemy mieli, myślę, wystarczające ilości paszy, czy tam, nazwijmy to, słomy, siana i kiszonki, by moje zwierzaki wykarmić. I to wszystko z jednego pokosu, także jest fajnie. Nawet w sumie to część sprzedajemy, no bo pieniążki będą nam też potrzebne. Tutaj myślę, że zależnie jeszcze od ceny, jaka by była. Ujujuj, 6000 naprawa, 300 naprawa, no. No to pięknie, brakuje nam 17 tysięcy w tej chwili. Grube pieniążki, a ciekawe, czy mogę teraz tura odczepić już normalnie. Nie wiem, co się z tym turem stało. W sumie nie jest on mi potrzebny, czy nie potrzebuję, żeby tak powiem, go odłączać, więc się tam w to nie bawię. Ale ogólnie, no nie fajnie, że taki komunikat mi wyskakuje i nie mogę tego odłączyć. No już 100%. No ale co zrobić. Ogólnie tak, pierwszy raz siedzę w Fendzie na tej serii, w tym farmingu nawet. I muszę wam powiedzieć, że model naprawdę kozacko zrobiony i same Fendy, no to widać, że Mercedes wśród traktorów, aczkolwiek dla mnie John Deere zawsze w moim sercu, bądź Case. Ale Fenda też lubię, to są takie trzy marki, no John Deere, Case i Fend, który naprawdę lubię. No, oczywiście wiem, że Steyr i New Holland to jest prawie to samo co Case, domyślam się. Rozumiem to, aczkolwiek, no wiecie, dla mnie Case to Case, New Holland to New Holland, tak? Mimo że podobne, to jednak nie to samo, bo kolor inny, znaczek inny, ten aroma pierdolami się różni. Dobra, jedzie. Czekamy jeszcze chwilę na maseja, to tam pokusimy. No a później, mówię, przesiądziemy się i będziemy prasować. Bo chciałbym jeszcze tutaj w odcinku to wszystko pozwozić, no na tę chwilę mamy jakieś 15 minut odcineczka, także możemy się brać za prasowanie. Już widzę, że wszystkiego nie sprzedamy, ale chociaż część, to tam będzie już dużo dla mnie. Jak produkcja, 972 tkaniny, no to weźmiemy, podjedziemy już sobie pick-upem na co? Na naszą przędzalnię. Jak ten masę jedzie? Górą, dołem? Tędy jedzie. No dobra, to pick-upa bierzemy. Tu już puścimy pracownika, bierzemy sobie pick-upa.
puścimy przy okazji już na przędzalnię, bo akurat dzisiaj wywoziłem jedną paletę. Czy to wczoraj ja to zrobiłem? Wczoraj wywoziłem paletę, także dzisiaj kolejną będzie można wywieźć. Pojedziesz ty? Nakręcił, nakręcił, jedzie, dobra, fajnie. No to my teraz znowu przesiadamy się do naszego masy i lecimy. No i oporowo prasujemy, no mam nadzieję, że chociaż większość uda mi się sprzedać. Już nie mówię o sprasowaniu. Możliwe, że będę robił... No nie, największych belek nie zrobię, bo po prostu nie dam rady podnieść. Będą za ciężkie, żeby po dwie wozić. No ale te średnie, czyli tam będą to 150. A jest sobie skarpiątka teraz. Nie, 150 będziemy robili. No to tutaj akurat myślę, że po dwie powinno mi się udać, chociażby tak pomału jeżdżąc. Powinno być git. Co wam ogólnie powiem, to wam powiem. Tak, nie zaglądałem jeszcze super w polskie mody. Czyli tak w sumie tłumacząc na polski, nie skupiałem się na ich jakości. No i muszę wam powiedzieć, że jak dzisiaj zobaczyłem, w sumie to nie tylko dzisiaj, bo i trochę wcześniej, no w tej przerwie, przeglądałem sobie mody pod polską serię, pobierałem, sprawdzałem, patrzyłem w końcu na ocenę i na komentarze, to się załamałem, nie? Bo już myślałem, że jakieś fajne Ursusy 60 są, 40, a tu lipa, po prostu lipa, nie? Są mody, okej, okay, fajnie, tyle że jakość ich wykonania jest z lekka mówiąc słaba. Dosłownie. No ale spoko, jeszcze tam jakieś ruskie mody nas ratują. Jakieś tam są też w miarę ok Ursusy, ale nie są to małe Ursusy, no są jeszcze inne stare ciągniki innych firm, które w miarę pasują na tą polską serię, aczkolwiek to nie będzie to co być miało i to co by było, gdybyśmy mieli tutaj normalnie no Ursusy, tak? Chociaż ja akurat no, w tej serii polskiej nie pokładam jakichś wielkich nadziei, że tak powiem 30-odcinkowa seria by to była, tak? Nie wiem, po prostu, no tak, żeby w końcu coś polskiego pojawiło się w farmingu, w 22, żebym ja miał jakąś inną serię, na której mogę sobie pograć, na której w końcu trochę tego klimatu polskiego będzie, dlatego też się za to biorę, a tak, to myślę, jeszcze tym wstrzymał się z tym co najmniej za 3 miesiące. No ale mam nadzieję, że do tego czasu wyjdą jeszcze jakieś mapki w międzyczasie do lata polskie i kolejne serie też się będą pojawiały, no i będzie co nagrywać, z czego nagrywać i czym nagrywać. No i ogólnie, że w końcu jakieś fajne modyfikacje wyjdą. Tak, ogólnie ciężko będzie mi prasować, przy okazji podjeżdżać do odwozu. Ale spoko. No właśnie, odwozu. No mam nadzieję, że chociaż nawróci tym case'em, to już będę miał pół, że tak powiem, roboty załatwione. Tylko podjadę, niech praca mi się wysypie. Bo szczerze to mi się nie chce jeździć. Teraz jeszcze tutaj kombajnem odstawiać to wszystko, ogarniać i wyłączyć pracownika. No, znowu pełno. Tych belek to tak, muszę wam powiedzieć, natrzepiemy tutaj troszkę i to nie mało. No to w sumie nawet dobrze. W końcu to jest pieniądz. W tej chwili około 500 zł za belkę. Spoko. Będzie 500? Jak to wygląda? No niecałe 500. Tutaj widzę na bioelektrociepłowni spada, ale znowuż na targu zwierząt nie chce się podnieść niestety ta cena. Lipka. No ale to już mówię trudno. Nie zawsze jest idealnie, ale i tak czy siak myślę, że będzie to swego rodzaju dość duży zarobek. Nie ma co ukrywać. Ja sobie tam poprasuję teraz parę raptem tych
kokosów. No i będę zwoził, bo to tak i tak widzę, że w tym odcinku może jakbym się skupił jako sam na koszeniu, to dałbym radę to pole skosić, ale tutaj będzie ogarniał to wszystko mój pracownik, no bo ja po prostu wolę teraz poprasować, trochę urozmaicić tą serię. A czekaj, to tutaj z headerem trochę mam problem, niepotrzebnie. Ja sobie ogarnąć rurę, a nie... O! To miałem ogarnąć, a nie header. I już widzę, że też zaraz przyczepa będzie pełna. Mamy w tej chwili, myślę, około 75 ton. Także... No, nie mało. A właśnie, jak mój pick-up, czy on już dojechał? Dojeżdża. To zaraz paletę mu zapakujemy i też ją sprzedamy, no bo jej cena już, myślę, będzie też... No, 10142, także za 10 koła już ją mogę sprzedać, już jest lepiej. Wtedy brakuje nam jakichś 7000, czyli na szybko licząc 14 bel. Tak, nie najgorzej. No, być może mój pracownik to pole by dokończył do końca odcinka, chociaż teraz mamy już 40 ton jęczmienia, także nie mało. Zobaczymy. No na razie bym się chciał troszkę na tym prasowaniu skupić i zaraz na złożeniu tych bel, no bo mówię, odcinek pewnie zleci raz, dwa, a ja jak zwykle nie zrobię tego, co chciałem i planowałem. No brakuje jeszcze tego, że nie można zatrudnić pracownika, który by mi po prostu prasował to pole. Tego brakuje cały czas. No ale nie ma tego złego. Może kiedyś tak będzie. Zobaczymy. Tak, pick-up już dojechał, paletka jest już też gotowa. No to raz, dwa podjedziemy, ją załadujemy. Do takich 25 po poprasujemy. To ja mówię o swoim zegarku. Czyli jeszcze tak parę minut. I zajmiemy się zaraz tutaj resztą. No jeszcze ostatnio przywoziłem palety z wełną, więc stoi moja przyczepa. Ale chyba się zmieszczy już tutaj z boczku. A też się wam pochwalę, udało mi się ostatnio zdać egzamin państwowy na prawo jazdy. W zeszłym miesiącu, czyli jeszcze w sumie w zeszłym roku zdałem C. No a teraz ostatnio udało mi się zdać C do E, także można powiedzieć, zdobyłem większość uprawnień, a najważniejsze uprawnienie dla mnie na przyszłość, czyli no tutaj jest to po prostu możliwość jazdy ciągnikiem z przyczepami. No bo jak najbardziej planuję w przyszłości zostać rolnikiem, więc mi się to przyda, no mam nadzieję, że ten pick-up pojedzie. No, bo już bym go zaraz opierdzielił. No i mam nadzieję, że niebawem, no myślę, że jakbym miał już gospodarstwo, to raczej na gry by nie było czasu, a może od święta. To być może pokazałby się po prostu kanał z vlogami z reala, z mojego gospodarstwa. No mam nadzieję, że tak będzie. Czas to pokaże. Głównie zobaczymy. No liczę na to, że no w sumie na chwilę obecną wszystkie moje marzenia po kolei z czasem się spełniają, więc mam wielką nadzieję, że i to marzenie się w końcu spełni. Bo fajnie byłoby mieć jeszcze drugą pracę i pracować dla siebie na gospodarstwie. No, warunki można powiedzieć do tego, żeby gospodarzyć, są coraz gorsze, coraz trudniejsze. Gospodarstwo jest coraz mniej opłacalne, ale myślę, że przy dobrych chęciach zarobek z tego gospodarstwa byłby na tyle optymalny, żeby po prostu jeszcze mieć chęci sobie popracować, tak? I coś tam na przyjemności sobie z tego gospodarstwa uzyskać. Zobaczymy, tak? To jest marzenie, zobaczymy, czy się spełni. No, ale na razie wracając do farminga, także jak mówiłem w kolejnym odcinku, akcja biogazownia,
kiszonka na wygasowym z kukurydzy. Mam nadzieję, że uda mi się zieloną skosić. Byłoby fajnie. Jak nie, to jest trochę lipa. I będziemy musieli kombinować z siewami rzepaku, gdzie go posiać. Także może być ciężko, a może być tak, że po prostu ten temat raz, dwa, rachu ciachu i ogarniemy. Ogólnie co mi się bardzo w tym farmingu podoba. Zmienność komór w prasie. Coś mi tak farmik jakby klatkował. Nie wiem czemu. A tak, zmienność komór w prasie i ten automatyczny wyrzut. To po prostu tego brakowało tak bardzo. No ale wiadomo, to nie jest jeszcze wszystko. Wiele rzeczy brakuje, no ale można powiedzieć, że już tam coś się pomału rysuje, tak, w tym farmingu. Coraz w lepszą tą stronę idą. Choć ciągle to nie jest to, co byśmy chcieli. No, pracownik ma 80%. Super. Najgorsze jest to, że ja już nie mam miejsca na szczepie. Ostatni zbiornik teraz wleci. I będzie lipa. No to dobra, to akurat pracownika sobie gdzieś tam na bok odstawimy. Ja się wezmę za włożenie tych balotów ze sobą, bo już ich trochę dzisiaj narobiłem. I dlatego już jest 11. Ten będzie 12, to akurat 6 kursów. Plus tutaj muszę jeszcze tą paletę sprzedać jedną z tkaniną. No to akurat myślę, że się wyrobimy w tym odcineczku. Czyli jak przewidywałem, no tego pola nie skosimy. Brakuje mi w tej chwili po prostu przyczepy. To już wam mogę powiedzieć, no brakuje tej przyczepy cholernie. No bo tutaj mamy 70%, wejdzie 24, no to tam 6% by mogło jeszcze wlecieć. Ja oczywiście wysypię teraz tutaj zbiornik z case'a do Maseja, do Enda. No ale tak czy siak, no tego całego pola nie skosimy. Chociaż, no nie, tu nie ma opcji nawet. Nie ma takiej możliwości. Ale mimo wszystko powiem wam, że ta biogazownia trochę dupę mi ratuje, bo nie muszę kombajnu zmieniać. A zarobki będą dużo, dużo lepsze. Teraz tak, gdzie jest ten mój samochód? No patrz, tak, prawie na miejscu. Chociaż prawie to nie znaczy, że jest na miejscu. No, ale już ten kawałek to chyba nie przejedziemy, co? Do tego sklepu i sprzedamy tę paletę. No najwyżej odcinek będzie dłuższy. Ja wam powiem, że akurat z tym czasem odcinka to tak, wiecie, nie lubię sobie przedłużać tych odcinków, bo później raz, że się dłużej je wrzuca, no a kolejna sprawa, no to czas oglądania, żeby wam się nie dłużyło, tak, żeby ten odcinek jednak był w miarę optymalny, jeżeli chodzi o czas. No i też najgorsze może i w tym wszystkim jest to, że ja chcę połapać wszystkie prace na jednym odcinku, no i to jest ciężkie, nie? Ciężko jest to ogarnąć, ale mimo wszystko jakoś tak mówię sobie, żeby tego nie robić, żeby była jedna, dwie prace, a wychodzi jak wychodzi. Dobra, to już się sprzedaje, no to my puszczamy sobie pracownika i bierzemy się za zwożenie tych PL, akurat godzina 18, to tam 19 w sumie. To się powinno wszystko udać. Masek chętnych stoi, Maseja bierzemy, odczepiamy, no i wozimy tą naszą słomę. Jeszcze tak będę to nabijał, można powiedzieć, tak brzydko, ale to i tak zaraz będzie sprzedawane, także nie ma co się nad tym rozczulać, nie? Po prostu trzeba to jak najszybciej wozić. Może te 400 nam wpadnie, to jednak 6 kursów, 6 tysięcy, powinno być git. No i też te nasze krowy teraz, nie no, kurczę, 24, 20, chyba 6 tysięcy mleka teraz. No to muszę wam powiedzieć, po 2000, to już mamy ponad 50 tysięcy, ale jednak czekam, czekam i po prostu, no cena będzie coraz to wyższa, tak?
Lipiec, sierpień ominę, jeżeli chodzi chyba o odcinki, no bo nie wiem, co tam robić kolejne żniwa. Także ominiemy ten lipiec, sierpień i wtedy we wrześniu sprzedamy mleko, kupimy biogazownię, kupimy header, no bo niestety nie mamy przystawki do zbioru kukurydzy na sieczkę. I w sumie to będzie tyle z wydatków, nic więcej nie planuję już kupować. No jeszcze ewentualnie brandnerka, jakby była dwuosiówka, wywrotka, no to byśmy ją kupili. Ale tak, to nic więcej nie planuję. Ops. Już się bałem, że zapierdzieli we mnie. Teraz mi się uda raz dwa przeskoczyć. Dzięki. Niż wczoraj, że mnie tutaj nie przejechałeś. No to akurat plan prawie że wykonany. W 100%. No szkoda tak nagrywać samemu, no ale też trochę ludzi się pytało o te możliwości gry ze mną. Sprawdzałem to, no mój internet nie wytrzyma. Chcę sprawdzić sobie serwer ze znajomym, ale tutaj akurat no pojawia się też takie pytanie, że i problem, że na razie nam się nie opłaca. Nie opłaca się, bo i tak nie ma fajnych modyfikacji do farminga. Przede wszystkim polskich map modyfikacji ciekawych, żeby coś tam można było tworzyć. Dlatego czekamy, no i zobaczymy. Być może niedługo coś tam by się udało pograć na jakiejś fajnej polskiej serii, no ale do tego jeszcze trzeba troszkę czasu i cierpliwości. No nic, trzeba po prostu czekać, nie? Ja tam akurat jestem człowiekiem cierpliwym, więc przynajmniej staram się być cierpliwym, więc doczekam tego. I już muszę wam powiedzieć, że na pewno nasz jęczmień sypnie około 70 ton, dlatego nie będziemy go na pewno pakować dla kur. Jako paszę pójdzie na paszę pszenica, a jęczmień sprzedamy, no bo on myślę, że będzie w jakiej tej cenie jest mniej więcej teraz. Teraz jest po 1000, no będzie myślę, że pod 1100, nawet 1200, więc 70 ton no to jest tak z myślę 80 tysięcy powinno być tego zarobku plus słoma, no bo tak tą średnią 100 tysięcy, jak ja mówię, z jednego pola zyskamy. No kiszonka to nam zaburzy, na szczęście na plus, no bo te zarobki będą jednak dużo, dużo większe. Mam nadzieję przy tej kiszonce, bo niestety nie udało mi się jeszcze sprawdzić tego, jak to będzie z tą kiszonką, jakie to będą pieniądze, jak te pieniądze będą przychodziły. Także no, czekamy. Jak tutaj nasz fędzik? Ma pełno czy nie ma pełno? Jak ma pełno, to jedziemy, jak nie ma pełno, to dopełnimy od case'a. No, dopełnimy od case'a i lecimy na gospodarstwo się nim przejechać. Jeszcze, no też dopiero teraz zauważyłem, on ma skrzynię 60, także tutaj widzę traktor do transportu w sam raz. Przyczepa może taka, no nie najgorsza, myślę, że nawet. Tutaj 45 ton dla niego wystarczające. Dobra, lecimy, nie pierdzielimy. ton jest, kolejne 6 ton myślę, że jest w kombajnie, no 60 być może będzie tych ton, nie tak 70, bo liczyłem, że już ma pełną przyczepę nasz pędzik. No trudno, ale myślę, że i tak pieniążki będą dobre i nie opłaca mi się tego w żadnym wypadku sprzedawać. No do skoszenia poza odcinkiem pozostaną mi 3 pola. Pole rzepaku, pszenicy, owsa. Chyba, że... Zobaczymy, jak to będzie. Odcinek być może nagram, a czy wstawię kolejny odcinek ze żniw, to się okaże. Chociaż mógłbym wstawić.
to tam myślę, że nie byłby to problem. Skupilibyśmy się trochę na gnojowicy, chociaż nie, gnojowica i obornik pójdzie mi teraz pod rzepak. A rzepak będzie na polu... Na tym polu, no, obok którego zaraz przejedziemy, czyli o tutaj. Także tutaj będziemy wozili gnojowicę, obornik. Tylko kurde, też tutaj chyba poza odcinkiem, albo nie. Będzie jeden odcinek z siewów, a drugi odcinek będzie po prostu z kiszonki. Pierwszy będzie z kiszonki, drugi będzie z siewów. I tak to wszystko połączymy. Tak, i też muszę już pomału rozmyślać nad budową jeszcze jednej albo wiaty, albo jakieś tam stodoły, hali. No myślę, że bardziej ta stodoła hala, bo ona była w planach. No bo się nie mieszczę, tyle wam powiem. Się nie mieszczę, w sumie miejsce jest przygotowane. Ona by stała sobie o tutaj za szklarniami, za tą chlewnią jest placyk, tu byśmy ją ustawili. Także zobaczymy, jak to będzie w dzisiejszym odcinku. To by było na tyle. Jeżeli wam się spodobał, no to oczywiście łapa w górę, komentarz, subskrypcję. Wbijajcie na moje pozostałe odcinki, na grupę ModMakery Farminga. I do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się, strzała, cześć!